Promotor Yvonne Mitchell zdementował wcześniejsze doniesienia na temat stanu zdrowia hospitalizowanego Adonisa Stevensona. 3 dni temu agencja TASS, powołując się na kanadyjskie źródła, podała, że popularny Superman, który w grudniowej walce z Aleksandrem Gwozdykiem doznał poważnych obrażeń mózgu, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Kanadyjczyk miał komunikować się z bliskimi, podano też, że grozi mu częściowy paraliż. Jak jednak poinformował Mitchell, Stevenson nadal znajduje się w śpiączce, jest zaintubowany i podłączony do respiratora. Stan pięściarza jest regularnie monitorowany, jednak póki co lekarze nie chcą wypowiadać się w kwestii dalszego leczenia i rokowań. 41-letni Adonis Stevenson 1 grudnia przegrał z Aleksandrem Gwozdykiem przez nokaut w 11 rundzie, tracąc po 5 latach pas WBC wagi półciężkiej. Kanadyjczyk ring opuścił samodzielnie, jednak w szatni zasłabł i przewieziono go do szpitala, gdzie podjęto leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej. We'll be right back.